Witamy i zapraszamy na Kulturastykę. Dziś zafundowaliśmy Wam rozmowę z Robertem Janowskim, który w miniony weekend gościł w Karpaczu wraz z zespołem z programu Jaka to Melodia. Koncert odbył się z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko płeć piękna mogła znaleźć coś dla siebie podczas tego występu. Wywiad przeprowadziła Zosia Muller. Zaczynamy! Dzień dobry, jestem Robert i Zosia będzie mówiła do mnie Robert. Proszę bardzo. Już poszło. Gramy? Tak. Już się nic nie wycina, już proszę nie wycinać niczego. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej Kulturastyce. Dzisiaj rozmawiamy z Robertem Janowskim. Witam. Ale wytniesz początek? Nie. Super, nie. Tak, to ja już się przedstawiałem. Dzień dobry, jesteśmy w hotelu Gołębiewski. Super, że przyszliście, bo ja mnie przyszedłem. Bo nie śpi, nie zaśniesz? Mama cię wzięła w nagrodę czy za karę? Słuchajcie, gotowi jesteście, panowie? To teraz mnie tu, że niby tu mi nie było, dobra? Ja tego nie zaczną grać i wejdziemy tak, żeby wiesz. Dobra? Że tak naprawdę, dobra, uwaga. Obcujesz z obcymi ludźmi codziennie w teleturnieju Jaka to Melodia, ale mam wrażenie, że kontakt między wami jest tak, jakbyście się wszyscy znali od lat. No, niektórych tak, rzeczywiście znam od lat, ale to zanim oni mówią... patrzą w kamerę i naciskają ten guzik. No to jeszcze mamy czas w bufecie, jeszcze wtedy tak gadamy, tak jak my teraz, zanim już próby, są mikrofony. Zanim kamery zostaną puszczone, no to już trochę o sobie wiemy, już żeśmy tam wypili razem kawę, zjedli ciastko, więc oni już są tacy obłaskawieni i te strachy pierwsze jakoś chyba trochę już gdzieś... O nich zapominają, powiedzmy, tak. Są jakieś patenty na to, żeby przezwyciężyć tą tremę u tych osób, które biorą udział w tej grze? Nie ma. A są tacy, którzy mówią, nie, ja nie wyjdę, ja nie dam rady. Są. Co wtedy? No, nic nie mówią, milczą i widać, że się bardzo stresują, denerwują. I to tak naprawdę też nie ma na to patentu, no bo to jeszcze jest tak silne. A jeszcze włączamy kamery, jeszcze są te światła, studio i to jeszcze trzeba znać teraz tytuły piosenek. No to wszystko jakby w jednym momencie, no to ja ich rozumiem, bo nie mają takiego doświadczenia, nie mają takiego obycia wieloletniego, tak jak ty, prawda? Ty byś się nie spaliła przed kamerą. Nie wiem. No. Mam nadzieję, że nie. No ale tobie jako prowadzącemu chyba ciężko jest w tym momencie poprowadzić program. O, światełko nam się włączyło, ale chyba możemy dalej grać. To będzie trochę ciemniej. Ale fajnie, kameralnie się zrobiło. Tak, teraz tak fajniej. Ty jako prowadzący widać masz nas? Z tym problem? Dobra, tu siedzimy. Dlaczego? Gorzej ci się prowadzi z takimi osobami? Musisz bardziej ściągnąć za język, nie wiem, rozruszać. Pani Aniu, ale tutaj patrzymy, tu coś robimy? Ja przyznam, że troszeczkę mam research przygotowany. Na takich karteczkach tam sobie zerkam. Są niektóre informacje z ich życia, takie ogólne, tak żebyśmy jakby mieli o co zaczepić, zahaczyć, rozmawiając o nich, bo to dla nich ważne. Ja chcę ich wyciągnąć, ich pokazać, bo to tam się siedzi ich rodzina, ich miasteczka małe, trzymają kciuki, że nasza tam jest, o Jezu, żeby jej się tylko udało, wiesz, no to ja tam jestem tylko z boczku, żeby jakby im pomagać błyszczeć, bo to nie jest moja rola, żeby błyszczeć w tym programie. Ale wiesz co, nie zawsze, czasem zapominają, co przed chwilą opowiadali, o czym. I tak, no to ja za nich to opowiadam, więc oni, no tak, no i tak jakoś, wiesz, sobie pomagamy wzajemnie. 11 lat minęło? 15. 15, Jaka to Melodia? Tak. Jest kawał czasu, kawał życia. Nie znudziło ci się jeszcze to? 15, no jakbym się urodził, to już bym 8 klasę kończył, ty też. Byśmy do liceum szli. No niektórzy się urodzili z Jaką to Melodią, tak, mieli młodość i teraz już są nastolatkami i ona jeszcze jest. Więc no, no co, to by było widać chyba, jakby się zdarzyło. Ale jakie wskaźniki popularności? Wśród dzieci, wśród młodzieży i tak po kolei mogę wymieniać, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, to wszyscy ciebie kojarzą z programem Jaka to Melodia, przede wszystkim. No, a z czym mają kojarzyć? No tak, no. Te rzeczy, które wydarzyły się wcześniej, no to już dzieci nie pamiętają, bo są za małe. Ale ty masz małe dzieci przecież, prawda? Czy jedno? Dwoje. No to jest tak, bo mi tak rodzice właśnie mówią, tacy jak ty. Panie Robercie, Boże, super, że ten program jest, bo ja mam 25 minut spokoju. Bo siada przed telewizorem, tak jak dzieci tak reagują, jest muzyka kolorowa, ktoś tam, wiadomo, że dzieciaki na to reagują. Także... to rozumiem, a potem to już tak z przyzwyczajenia też. Ci starsi, na przykład w wieku mojej mamy, ludzie, no to tak się przyzwyczaili, ta melodia, a poza tym mamy tam piosenki dla nich, tak? Bo tam właściwie nikt nie dba o to starsze pokolenie, bo oni nigdzie nie posłuchają tych utworów, tylko u nas mogą sobie przypomnieć, jak to oni z kolei byli w gimnazjum. To, tak. Gimnazjum, czyli... Wtedy, tak, no. Tak. Tole Mankiewiczówne, czy Foga, czy Irenę Santor. Młodzież nie wiedzą, kto to jest, a starsi się wzruszają. Dla mnie to było fenomenalne, kiedy oglądałam pierwszy raz i ktoś po jednej nutce wiedział, co to jest za utwór. Ja mówię, nie, no musi mieć gdzieś napisane, bo to jest niemożliwe. O, dzwonię, żeby na scenę, nie. Przekaż proszę, że jednak nie wyjdziesz. Za chwilę. Wiesz co, no to jest też, tam ludzie się uczą tego w jakiś sposób, albo po prostu mają skoroszyty, zakładają zeszyty na A, wszystkich wymieniają na B i tak dalej. I jak tam jest hasło Irena Santor, no to otwierają sobie w myślach ten zeszyt na S. Jak Santor, no to ile tych piosenek? Tyle, no to ta się zaczyna od tej nutki, to tam już jakby zawężenie tego pola jest, także to nie jest takie niemożliwe, jak się okazuje. Bo to się zwykle zaczyna. Sam nie wiesz o tym, jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Wolisz pracować przed kamerą, czy wolisz pracować w radio? Nie wiem. I tu, na razie. Jeszcze nie wybrałem. Znaczy, ja nie pytam się o jakiś tam wybór ogólnie, gdzie ci się na przykład lepiej pracuje, gdzie się lepiej czujesz, czy w momencie, kiedy musisz dbać też o swój wygląd i o to, jak się prezentujesz przed kamerą, czy tam, gdzie nikt cię nie widzi, ale tylko cię słyszą? No to takie kobiece pytanie. To rzeczywiście, jeśli chodzi o wygląd, tak? To no, idę specjalnie wtedy do charakteryzatorni i oni mnie malują, mnie dziewczyny rzeczywiście, to samo to nie dbam. No tak w telewizji jest. A w radiu mogę przyjść nieogolony, w kapciach, i w piżamie tak naprawdę i tak nikt tego nie wie. To pod tym względem jest wygodniejsze. I to stwarzanie rzeczywistości w radiu też jest takie magiczne. Bo tam nie ma języka ciała, to wszystko się opowiada głosem, tembrem głosu, nastrojem. To jest trudniejsze o wiele. Praca w telewizji jest łatwiejsza dla mnie. Bo jestem taki, dużo mam przyruchów, takich mogę zagrać ciałem, mogę coś czegoś nie dopowiedzieć, a coś pokazać, to wystarczy. Więc jakby łatwiejsza jest komunikacja przed tym kwadracikiem. Tam jeszcze się pali czerwona lampka. Robert, a mam prośbę, powiedz mi, kim jesteś z zawodu? Jak się czujesz? Prezenterem, konferencjerem, artystą? Jestem lekarzem weterynarii z zawodu. A z takiego wykonywanego? Wpisany. Jestem prezenterem telewizyjnym. Chyba tak to... Tak, nie wiem, tak to się nazywa. No, prezenter telewizyjny, który uwielbia śpiewać, kocha śpiewać. Śpiewałem od dziecka. No, nie jestem dziennikarzem, bo nie skończyłem studiów dziennikarskich. A prezenterem jestem z funkcji, którą wykonuję i wypełniam. No i tak. No. A wszystko zaczęło się od kompotu? Tak profesjonalnie to chyba tak. Miałem 23 lata wtedy. O Jezu, jaka historia. Cudna historia, słuchajcie, na 1,5 godziny, także nie wiem, czy nie zrobimy drugiej. Przybliżmy troszeczkę, to był musical, prawda? Do którego napisałeś muzykę i zagrałeś jedną z głównych ról. Zagrałem główną rolę faceta, który miał ksywkę Love, czyli miłość, akurat a propos dzisiejszego dobrze pasuje. I to był gość z Gdańska. To w ogóle który jakby taki guru przewodniczył, przewodniczył grupie młodych ludzi z Gdańska, którzy wymyślili słomę makową, którzy wymyślili kompot, czyli narkotyk taki w latach 70. w Polsce. Bo nie było innych, nie było szmuglu, nie było tych handlowych szlaków narkotykowych w Polsce, była jeszcze głęboka komuna. I oni poginęli, pomarli ci młodzi ludzie. Ktoś to spisał, te historie. Od znajomych, od rodzin. Strasznie smutna. No i Jonasz Kofta się zajął tym. Napisał tam 18 tekstów, piosenek. Ja napisałem do tego muzykę. Zrobiliśmy z tego musical. I to dla młodych ludzi był szok. To były 80., początek 80. lat. 35 lat temu ludzie. No tak. O tym w ogóle narkomania w Polsce nie było, więc to był tak, to się szybko rozeszło, więc waliły tłumy i każdy chciał to zobaczyć. Niestety nie zobaczyli tego widzowie, ponieważ szybko cenzura przyszła i nam to zdjęła, zakazano nam tego grać. A teraz przygoda z Jonaszem Koftą była fantastyczna, także miałem wielkie szczęście i przyjemność. A jak się znalazłeś, że tak powiem, w tym miejscu? To było twoje jakieś tam szczęście? To były znajomości? Czy to po prostu była twoja pasja i parłeś do przodu, szukałeś tych miejsc, gdzie mógłbyś się zrealizować? Znaczy, nie wiem, czy u państwa też tak jest jak u mnie, bo wszędzie są przypadki. Nie ma takich, nie wiem, pomieszczeń, takich budynków na ulicy, że gdzieś napisane musical tu telewizja i tam się wchodzi, tam po prostu można to zrobić. Tylko ja miałem długie włosy, robiliśmy próby sobie muzyczne, graliśmy swoje piosenki i nazywaliśmy się Sekcja Zwłok. Na początku lat 80. takie nazwy dziwne były, siekiera, apteka, bielizna Geringa, wiesz, różne były takie nazwy. I myśmy tam sobie grali, taka kanciapka była malutka, a obok była kafejeczka i okazało się, że do tej kafejki sobie tam 2 razy w tygodniu na lówkę, na łyskaczyka, czy tam na koniaczek przychodził Jonasz Kofta i sobie tam siedział, czytał gazetkę i sobie pił koniaczek. I usłyszał nas przez ścianę. Tyle, przypadek. Rewelacja. Jakby nie przyszedł, no to by nie przyszedł, no to by komu innemu. Dzisiaj gabinet, tak? To może, no by komu innemu to zlecił, nie miałbym czegoś takiego w życiorysie. Ale nie, ja prędzej czy później tam wylądował. No to zacząłbym od metra wtedy, no, nie od kompotu, tylko od metra. No właśnie, później było metro. No, takimi dużymi, milowymi krokami wymieniać spektakularnymi, to tak. No to też już byłem lekarzem w kitlu białym, siedziałem w lecznicy podwarszawskiej. Tak. Leczyłem, akurat skończył się dyżur o 16:00 i mieliśmy telewizorek mały, taki tam. No i widziałem, że jutro są ostatnie, tam speaker mówił, ostatnie przesłuchania do metra. No to poprosiłem szefa swojego, czy mi nie pozwolił pójść. No to idź, no ale jak już mnie tam przyjęli, no to już zostałem. Znaczy wróciłem się pożegnać. Tak, pożegnać się, tak? Powiesić. Tak, powiesić szlafro, chciałem powiedzieć. Powiesić fartuch na kołku i rozstać się z zawodem. Bo to się zwykle tak zadziela. Sam nie wiesz o tym, jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a to jest znak. Już jest źle. Wszyscy, którzy, że tak powiem, brali udział w metrze, czy współpracowali z Józefowiczem, mówią, że to jest niesamowita przygoda, która bardzo dużo uczy. Wymagający człowiek, dyktator, jak niektórzy mówią, to wszystko się zgadza, który... Ale idzie za tym jakiś talent i wychodzi artysta spod jego rąk inny? Oszlifowany. Tak, no bo to on nas wziął z ulicy, myśmy bandą nastolatków, amatorów, którzy nie mieli pojęcia o scenie, o szacunku dla niej, o zawodostwie scenicznym, o ruchu, o scenach aktorskich. Oni nam stworzyli prywatną szkołę aktorską przez 2 lata, zanim nas wypuścili na scenę. Super, super. No a młodzi ludzie potem przychodzili z wypiekami na twarzy, oglądali to po 100 razy, bo to w tamtych czasach taka piękna opowieść o idei, o czymś szlachetnym, o miłości, o ideałach, o twórczości, no, o bajce, bo myśmy ich przenosili w świat bajki, lasery w ogóle, gdzieś piękni ludzie, którzy pięknie śpiewają. Nie było niczego takiego na rynku i nagle oni wchodzą i słuchają, przenoszą się w inny świat i się nie dziwię, że zostają na drugi spektakl i przychodzą następnego dnia znowu. Jakie to też... Teraz sobie myślę, jakie to było też fajne, znaczy nie chcę używać słowa wychowawcze, bo to takie, ale nie chodzili pod budkę z piwem, tylko chodzili do teatru. Myśmy ściągali młodych ludzi do teatru. Oni się uczyli tych piosenek na pamięć do dzisiaj. Moja córka już szybę śpiewa, a ona się ugina, tak jak Kasia Groniec. To ona już jest drugim pokoleniem pometrowym, tak? Już może nie piszę sobie na plecaku metro, tak jak młodzi ludzie jeszcze całkiem niedawno, ale piszę sobie ciągle Jam, tak? Led Zeppelin, Doors i tak dalej. Czy ona pójdzie w twoje ślady, że tak powiem, muzyczne? One. One dwie? No ja wiem, że masz dwie, ale czy one dwie pójdą w twoje ślady muzyczne? Mam trójkę, a one pójdą na pewno w ślady muzyczne, tak, no bo niestety ładnie śpiewają. Dlaczego niestety? Bo dla rodzica, który ma zdolne dzieci, to jest prawdziwy problem. Naprawdę? Naprawdę. Współczuję rodzicom, którzy mają zdolne dzieci, bo to trzeba o to zadbać. Bo nie możesz tego odpuścić, tylko patrzeć, bo to trzeba jakieś zajęcia zorganizować. I wszyscy też mają na to pieniądze, to rozumiem. Fajnie jak są. Przecież ludzie, prawda, jakich wy macie, wszyscy mamy zdolne dzieci. Do sportu, no i czasami się też płakać chce. Ja znam takich ludzi, no bo nie stać mi na przykład, żeby on chodził na tenisa, tak? A widać, że ma talent i grałby, i tak jak Nadal z takiej rodziny pochodzi, a jest mi... Był numer 1 wiele lat. To chłopak, którego przygarnęła szkółka. Sami w niego zainwestowali ludzie, klub. No i tak to, wiesz, patrzysz na te dzieci, na ten talent, tak one są starsze, potem już się nie chce. I tak to się zapuszcza i szkoda. Ale tak naprawdę ty możesz dziewczynom pokazać, którędy pójść, gdzie rzeczywiście można podszlifować ten swój talent, żeby było warto, żeby nie zmarnować tego. No tak. No tak, no chodzą na śpiew, chodzą na pianino, na gitarę i też są, jeden ma 12, druga 15, więc jak już są takie momenty, że rodzinnie jesteśmy w stanie coś zaśpiewać, no to już to fajnie brzmi. Już tak profesjonalnie wręcz powiedziałbym, no tam kupiłem mikrofon, na gwiazdkę się złożyliśmy, jeden taki głośniczek, już takie tam... Aż taka namiastka, mała namiastka, że się nie śpiewa do ściany, tylko że do czegoś takiego jest głośniczek, pogłosik taki, żeby to ładnie brzmiało i że się chce wtedy się więcej jeszcze śpiewać, nie? Robert, nie wszyscy wiedzą, że wydałeś tomiki poezji. Ojej, to z 5 już. Piękne tomiki, które się fantastycznie czyta. Ha, przygotowałam się, ha. Niemożliwe, one są wszystkie wyprzedane. No, nie mogę powiedzieć, no czytałam, no, nie, recytować nie będę. No to co, no ale no to... Oj, zobacz, zapytaj tych ludzi tam, coś stoją, oni mają w szufladach po 1000 parę kartek. Ale no, twoje zostały wydane. No tak, no, ale to tylko taka różnica, żadna inna. Bo to każdy dziś ma taki... To jest forma wypowiedzi, tak? Forma, nie wiem, taka rozmowa ze sobą, zadawanie pytań. Komu mam zadawać pytania? Na samemu sobie próbować na nie odpowiadać, ale fajnie to robić. Jakby też znalazłem sobie takie ujście poetyckie, także to mi daje upust, to mi daje no, te odpowiedzi, tak? No, przynajmniej staram się o tym. Pierwsze tomiki ukazały się kiedy? Znaczy, 80 lata właśnie, tak? 80, 82. Zbuntowany 20-paroletni, długowłosy, hippies. A tak to trochę brzmi, jak się czyta, jak to jest zbuntowany nastolatek, powiedzmy. Naturalna kolej rzeczy. Teraz już nie jestem zbuntowany. Ale dalej piszesz? Piszę, tak, tak. W zeszłym roku się ukazały Anioły. Taka opowieść o aniołach. Anioły czytałam. Które są obok nas i tak nam się wydaje, że ich... że czasem nas zapominają. No, to są też pytania, no może i zapominają, ale trzeba je o to zapytać. Ja pytałem w tych wierszach. Co, Robert, fantastycznie mi się z tobą gada. Ja myślę, że moglibyśmy tu jeszcze siedzieć i rozmawiać. Muszę grać. Ale właśnie musisz grać, przez za chwileczkę koncert, więc tak. Życzę udanego koncertu. Nie wiem, czego się życzy artyście przed koncertem? Żebym się pomylił. To tego ci życzę i dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, bądźcie szczęśliwi. A my widzimy się z Państwem już za tydzień. Do zobaczenia. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, bo zakochałem się. Który raz, setny raz, lecz zakochałem się. Nie chciałem mało, szczupla blond. Myślałem przejdzie, ale skąd? Dziękujemy za uwagę, to wszystko w dzisiejszym magazynie. Za tydzień zapraszamy na nasze kolejne kulturalne spotkanie.